Dobrze, Marcelek napisze cyferki od 1 do 10, a Sterka potem je musi zakreślić w kółeczko, ale w odpowiedniej kolejności, czyli po kolei od 1 do 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Proszę. Ok. Brawo. Pokaż mi tutaj jeszcze, to dokładnie pokażemy. I wszystkie. Nawet są takie tutaj bliziutko. Jak siebie i każdy jest oddzielnie. Każdy jest pięknie. Ale to dałeś utrudnione to zadanie. No. No brawo, no właśnie o to chodzi, nie? Żeby tak 5-8 blisko i 3-9. Nie było za łatwo. Tak, żeby nie było za łatwo. Tak, no, Martel tak robi. Żeby nie było za łatwo. Gratuluję, bardzo dobrze. Brawo. Obydwojgu gratulacje za pomysł trochę utrudnienia i za realizację, że nie dało się złapać na utrudnienie. Dziękuję. Okej. Okay. Stelka, co będziemy robili, powiedz? Będę malować kota kreskami, zamkniętymi oczami. I to będzie w ilu kolorach? Chyba w dwóch. Chyba w dwóch, tak? Znaczy, no dobrze. Dobrze, to co? To zaczynamy, prawda?
będzie ten kotek wyszedł. No. Jeszcze dwa wąsiki tylko i będzie ready, co? Pięknie. Dobrze, brawo. Chodź, pokażemy tutaj do... Nie mogłam znaleźć kilka kolorów, to znam. To jest... Widać dobrze? To jest taki kotek. Jaki piękny. Brawo. Pokaż mi jeszcze tutaj, pokażemy naszym widzom tą twoją maseczkę, ok? No to jest maseczka do... z takiej pianki. I ona jest bardzo szczelna. Dokładnie dolega. To jest do spania maseczka. To nie jest do ćwiczeń specjalna, tylko to jest do spania, bo ona dobrze przylega do ciała. Tutaj nie dociera nawet żadne światło. Dziękuję bardzo. Ok. Stelka, co będziesz robiła? Będę teraz robiła żabkę z papieru. Dobrze, proszę bardzo. Skończyłam. Brawo. A teraz pokaż, jak ta żabka skacze. Przewróciła się. Teraz jeszcze raz. O! To ta jest wywrotna bardzo. O. Dziękuję bardzo.
będę teraz rzucał kostkę i Stella będzie sprawdzała, jaki ile oczek wypadło. Tak? Okej, okay, dobrze. Zakryj do brzuszka i rzucamy. Ile? 6. Super. Brawo. Teraz? 1. 1. Jest 1. Teraz? 5. Dobrze. Teraz? 2. Super. A jaki kolor jest tej kostki? Czerwony i 2. No i pięknie. Pięknie. A teraz? Teraz rzuciłeś białe, no i znowu 2 ocka. Brawo! Super! Brawo! Ej, a wiesz co? W następnym, jak będziesz tak robił, to w ogóle w jakiejkolwiek kolejce możesz też zrobić tak, że zabierzesz 2 i Stella będzie musiała powiedzieć, że pokazać na ten i powiedzieć, że jest 6 i czerwony, a na ten i czarny i 3. Okej, okay, dobrze. Dobrze? No to dobra. 2 kostki rzuć teraz. Tu jest 2, no i to czerwona kostka. A tu jest, powinno być 6, ale to się popsuło. No jest czarna kostka. Popsuło faktycznie, się. Jedna kropeczka się zdarła. Jedna kropeczka się zdarła. To zasłoń jeszcze raz. No. Zamknij jeszcze raz. I co to jest? Telefon. Super. A to? Klucze. Okej, okay. A to? Portfel. Pięknie, a to? Klocki Lego. A to? A co z tych klocków Lego jest zbudowane? Kwiat. Kwiat. Pięknie. A dobrze. To co to jest? Żółty kwiat? Nie wiem, co to jest. Kwiat, dobrze. Dobrze. A to, co to jest to? Pieniążek. A wiesz, jaki nominał, jaka jest tam, cyferki są na nim? 20 jest na nim. A widziałeś kiedyś taki już pieniążek, czy nie? Widziałam podobny. Podobny, tak? No faktycznie, ty mieszkasz w Irlandii, a to jest angielski pieniążek. Tak nie za bardzo mogłeś widzieć. A to? Donicka motor. Brawo! Tak. A to? A to coś chyba na sieckę? Też brawo! Super. A to? To to samo. No nie denerwuj Stelki. Skórzkę chciałam zobaczyć, brawo. Co się zrobi. No, Stelka będzie z zamkniętymi oczkami układać obrazek. Wybrała sobie, który numerek sobie wybrałaś? 11. 11, no to daj sobie tu na bok. I teraz tu masz patyczki, musisz wybrać odpowiedni kolor i w odpowiednim pozycji ułożyć to. I jeszcze musisz zrobić odpowiednią ilość. Decyzja, pięknie. Możesz teraz otworzyć. I zobacz. I zobacz. No, super. Bardzo ładnie. Tylko tam to miało być do boku. Teraz następne ćwiczenie. Zagramy w zbijaka. Teraz zbijaka, tak? Proszę, masz swoich pięć statków. Tak. Ja swoich 5 stateczków rozłożę na. Tak, ale teraz... będą jeszcze dla przeszkody, dla Smyłki 2 jeziorka. Musisz zbić moje statki, ale żeby twoje statki nie utonęły w jeziorku. Te niebieskie pola to są statki, to są jeziorka. A zielone są moje statki, czerwone stelki. Zgadza się? Zgadza się, brawo, wszystkie zbiłaś.
Brawo. Brawo, rewelacyjnie. A teraz posegregujemy kostki. Możesz do kubków, albo możemy tu, patrz. Masz czarny kwiatuszek i czerwony kwiatuszek. I kostki musisz, czerwone kosteczki na czerwony kwiatuszek, a czarne na czarny kwiatuszek. O, proszę. Ekspresowo. Brawo! Nie tylko mogłabyś robić zadanie, tylko że mogłabyś je robić na wyścigi. Ale... No, znaczy teraz ona to przyspieszyła po prostu, szybko zrobiła. Myślałam, że ona będzie pojedyncze, a ona to wszystko raz zgarnęła i najpierw jeden kolor, no faktycznie. Ona zrobiła to szybciej niż zdążyłem powiedzieć. Jakieś idę jedno ćwiczenie. Mami zbiera kostki. Dobrze. Brawo Dominiku. No, brawo. Możesz powtórzyć jeszcze raz? Załóż sobie maskę i połóż czerwone kosteczki na czerwonego kwiatuszka, a czarne na czarnego kwiatuszka. No. Do dzieła. Dałeś sobie dodatkowe zadanie? Właśnie jak widzę, dał sobie dodatkowe. Sam sobie dał dodatkowe zadanie. Też odwraca kosteczki na szóstki. Na drugim będzie na jedynki. Okej. Okay. Już się dowiedziałam. Tak się dowiedziałam, że umiem powiedzieć, jak rzucę kostkę. Jaki jest numer pod i nad. No, ostatnia, tak? No tak. Brawo. Brawo. Miałeś zadanie, że sobie je utrudniłeś i wykonałeś je bez. A patrz to. 3 i 4. O, że to ten sobie. I co to jest? Pikachu. Pikachu, tak? W czapce Asha. Słodziutki. Aha. Mój. Naprawdę to jest, bo ja się nie znam na tych Pokemonach, tak? I jego pomalujesz, tak? No. Czapkę powinien mieć czerwoną, bo to jego czerwony ma czerwoną czapkę i zawsze mu zabiera. Dobrze. Już na początku filmu, jak oglądam Pokemon, to widać, że on ma czerwoną czapkę, taką nosi. To tutaj. No to tam może iść w tej to tu. Kwadrat. To wtedy mamy to. No i... A możesz teraz czapkę pomalować? Znaczy, dobrze? Jaki kolor wybrałeś? Czerwony? Nie, to brązowy. Nie wiem, kto by dał czerwony opakowanie, brązowy. No tak, i to cię zmyliło, tak. Czerwone opakowanie miała, no. Ale tam ten był nie... Możesz sobie wysep na stolik, będzie ci łatwiej. Już. O, już. A to jest dało. Jaki kolor? Czerwony. Dokładnie. Ale zaczął malować, że kolor mi nie pasuje, co robię. Sprawdził. Aha. Czerwona opakowka, żadny kolor. Czerwony papierek. Tak.
przerzucowanie środkami. Reszta będzie żółta, czy jeszcze jakiś kolor potrzebujesz? Brązowa. Albo czarna. W oryginalnych filmikach jest brązowy, jest czarny, ale na kartach jest brązowy. To zrób czarny. Ale nie wiem, czy to Pikachu ma ten czarny, czy Raichu. Pikachu jeszcze Marcel a policzki? Nie, czarny, bo widać, że ma czarny. Nie, ogon jest brązowy. No proszę. I ma tylko część czarną, a reszta ma żółto. Ja to nie kuję, ja to nie mnie. Pieski. Brawo. Brawo. Pokażemy tutaj dokładniej. I to jest namalowany Pikachu? Pokemon Pikachu, tak? Tak. I ma czapkę trenera Ash. Super. Układasz kostki? Tutaj mam taką stertę różnych obrazków. No. Ja sobie wybiorę jeden, dobrze? No. I ty... Musisz powiedzieć, co to jest. Tak, ja sobie wybiorę ten jeden obrazek, a ty masz powiedzieć... Ja już wiem, jakie to jest pierwsze. A to pierwsze to wiesz. A teraz... Co mam teraz na obrazku? Masz wróżka. Okej, okay, dobrze. A teraz z takiej stertki, o... Teraz co mam? Takiego konia z bajki. Nie. Ale to może się sugerować może przez to, że to może wyglądać tak jak... A tutaj czy tutaj? No a powiedz, z tej strony powiedz. Z mojej strony? Yes. Prześwituje z dwóch stron, może to mylić. Może mylić, dobra. Kartka jest taka prześwitująca z dwóch stron. Czy zrobimy inaczej, zrobimy inaczej. Mama, zobacz, znalazłem zabawkę. Czekaj, tutaj jest dużo taki... szczegółów. Dużo szczegółów. O. Dobrze. Co ja widzę teraz, co mam przed sobą? Jaki rysunek? Taki obrazek, dziewczyna. Tak. I coś tam jeszcze jest, jakiś szczegół, jakiś widzisz na tym obrazku, oprócz tej dziewczyny? Nie. Nie, tak? Dobrze. Okej, zgadza się. A teraz też następny obrazek mam. To... Takie dwie dziewczyny są obok siebie. Nie, tym razem nie. Albo jedno. To tamto było. To jedno jest. I motylki naokoło. Co ma? Naokoło motylki jedna dziewczyna stoi. Naokoło motylki. No są motylki. No są motylki naokoło, tak, jest dziewczyna. No tak, faktycznie są motylki. Zgadza się. Ja teraz używam głowy i próbuję to ułożyć. Dobrze, następny rysuneczek robimy. O, a teraz? Jest Pokémon jeden Pikachu i Charizard. Pokaż mi dwa Pokémon. Pięknie. Już? Halo? Możesz zebrać kostki? Max? Dobrze, dziękuję. A teraz zrobimy jeszcze inaczej. Możesz... Pozbierać wszystkie, ale nie czerwoną. Nie, tylko czerwoną. Tylko czerwoną. Dobrze. Dziękuję. Jeszcze raz? A teraz
Pozbieraj wszystkie, tylko nie czerwone. Dziękuję bardzo. Brawo. A teraz na przykład tak ułóż wszystkie, tylko na szóstkę. O tak. To znaczy tak, teraz może pozbieraj wszystkie czerwone szóstkami do góry. Teraz ja tylko, nie ruszę się, a ja tylko tak pokażę tym niedowiarkom, że tu nie ma żadnej przestrzeni pod oczami. Do zaglądania. Tak, do zaglądania. No bo to niektórzy mówią, że jakieś są przestrzenie, że tutaj ktoś zagląda. To jest niemożliwe. Dobrze, dziękuję.